Jak wygląda wymarzony zawód w praktyce, mogli się przekonać wszyscy odwiedzający Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałbrzychu, gdzie po raz kolejny odbył się Dzień Kariery. W programie były m.in. konkursy z nagrodami, warsztaty laboratoryjne, wykłady, dyskusje i pokazy. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogli zobaczyć, jak wygląda na przykład praca technika dentystycznego. Młodzież może się zapoznać z naszym programem nauczania, z tym, czego mogą się na tych studiach spodziewać. Studenci opowiadają wszystkim zainteresowanym, jak pracujemy, czym pracujemy i czego mogą się spodziewać w przyszłości. Inne wydziały, Wydział Kosmetologii, Wydział Pielęgniarstwa, które również są w naszym instytucie, również prezentują swoje programy nauczania, swoje pomoce edukacyjne, wszystko, czym nasza uczelnia dysponuje, aby studentów przygotować do obecności na rynku pracy, żeby czuli się pewnie, żeby byli przygotowani, żeby łatwo mogli zdobyć zawód po ukończeniu naszych studiów. Ja wybrałam ten kierunek z dwóch przyczyn. Pierwszą przyczyną było, że od dziecka fascynowały mnie zęby. Sama miałam dużo problemów z zębami, więc to był już taki pierwszy krok, który mnie popchał w tą stronę. Druga rzecz, która jest teraz bardzo ważna, trzeba o niej myśleć, to są zarobki. Zarobki techników dentystycznych na pewno są wysokie. Nie powiem, że wyższe od innych zawodów, ale są wysokie. No i można się też wybić, można tworzyć na przykład pracę do filmów dla aktorów, więc to też jest dla mnie jakiś taki krok do przodu, że będę mogła tworzyć rzeczy dla sławnych osób. Jakie warunki musi spełniać dobry technik dentystyczny? Akurat w zawodzie technika dentystycznego bardzo ważne są jakieś zdolności manualne, ponieważ tutaj bardzo dużo modelujemy, bardzo dużo odtwarzamy uzupełnień protetycznych indywidualnie dla danego pacjenta. Ciekawą rzeczą w tym zawodzie jest to, że nie ma dwóch takich samych prac. Za każdym razem tworzymy coś nowego, za każdym razem musimy indywidualnie do tego podchodzić, opierając się oczywiście o jakieś ogólne zasady, które tutaj studentom przekazujemy. Zainteresowaniem cieszyły się zajęcia laboratoryjne. Wszystkie miejsca zostały wyczerpane, co nas bardzo cieszy. Są to zajęcia prowadzone przez profesorów i doktorów, którzy na co dzień prowadzą zajęcia na naszej kosmetologii, pielęgniarstwie czy technikach dentystycznych. Na te zajęcia związane z pokazami dymnymi, z cukrami mamy najwięcej zainteresowanych uczestników. Oprócz tego cieszy nas, że zgłosiło się przeszło 7 szkół średnich do udziału we wspomnianych konkursach. Obleganym kierunkiem w PWZ jest pielęgniarstwo. U mnie zainteresowanie się wzięło ze względów rodzinnych, bo to mama była pielęgniarką, ciocia położną, tam wujek lekarzem i po prostu udałem się na pielęgniarstwo, żeby studiować. Jak wyglądają zajęcia? A zajęcia są bardzo ciekawe, bo zajęcia mamy tutaj gdzieś na uczelni, tutaj w takich ładnie wyposażonych pracowniach, bądź zajęcia w szpitalu tutaj w Wałbrzychu mamy i w szpitalu mamy dużą możliwość, żeby się nauczyć tutaj na pacjentach jednak, bo to pacjent na oddziale wszystkiego się możemy nauczyć, podawania leków, czy nawet możemy na bloku operacyjnym spędzić czas i widzieć wszystko od środka.